Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Urszula Zielińska, współprzewodnicząca partii Zieloni, partii tworzącej Koalicję Obywatelską. Dzień dobry, pani przewodnicząca, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tym wyjazdem województwo łódzkie, poniedziałkowo-wtorkowymi dziesiątkami, czy nawet ponad setką spotkań chyba, faktycznie rozpoczęliście już kampanię wyborczą. To jest start, już pokazanie ewidentnie, że ten wyścig o głosy wyborców się zaczął? Tak, absolutnie. Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy kampanię wyborczą. Właściwie pracujemy jak w kampanii wyborczej przez cały okres naszego sprawowania mandatów parlamentarnych. My jako Zieloni w listopadzie przedstawiliśmy nasze propozycje programowe odnośnie tanich ustabilizowania, obniżenia cen energii, transformacji energetycznej, tego jak sprawić, żeby dzisiejsze rachunki za prąd i ciepło były nawet kilkukrotnie tańsze. I kontynuujemy to oczywiście. Znaczy, jeżeli chodzi o program ten na poziomie Koalicji Obywatelskiej, to co prezentował przewodniczący Platformy Donald Tusk, to między koalicjantami to jest uzgadniane, czy to są autorskie propozycje Donalda Tuska? Czy pani brała udział w rozmowach na temat tego programu mieszkaniowego? Oczywiście uzgadniamy między sobą programy i Koalicja Obywatelska w ogóle ma dosyć spory, już obszerny, wypracowany program i dosyć dobry program, który jest i możemy z niego czerpać pełnymi garściami i to robimy. Natomiast my też, i w ogóle bardzo się cieszę, że ten temat mieszkalnictwa dostępnego wszedł do mainstreamu polityki, ponieważ w programie Zielonych mówimy o tym od lat, trochę inaczej rozkładamy akcenty i tutaj również w tym programie, gdyby on był przedstawiony przez Zielonych, akcenty byłyby trochę inaczej rozłożone. Ale on jest też przez was przedstawiony, on jest przedstawiony przez Koalicję Obywatelską, on jest sygnowany jako Koalicja Obywatelska, więc też jest, Zieloni są pod nim jakby podpisani, pani przewodnicząca, jak rozumiem. Absolutnie i chcę zwrócić uwagę na te elementy tego programu, które może mniej wybrzmiały wczoraj i przedwczoraj, a są bardzo dobre. To są dopłaty do tego, do renowacji tych budynków, które mamy, do pustostanów, do uruchomienia renowacji pustostanów w Polsce. Ich według spisu powszechnego mieliśmy w 2021 roku prawie 2 miliony pustostanów. Z różnych powodów są te budynki niezamieszkałe, ale między innymi dlatego, że są niewyremontowane, nie termoizolowane, nie nadają się do mieszkania i to jest priorytet dla nas, dla Zielonych. Po pierwsze skupienie się na tym, co już mamy w stanie, na stanie i przeprowadzenie termomodernizacji, wielkiej renowacji. O tym też mówi i do tego zachęca nas Komisja Europejska i Parlament Europejski w kolejnych dyrektywach i w całym Green Dealu, który powoli, bardzo powoli Polska wdraża, a musimy to przyspieszyć. Tylko ja powiem, że to dobrze brzmi, ta wielka liczba, jeżeli chodzi o liczbę pustostanów, ale gdzie są te pustostany? Bo źle brzmi, że Polacy mogą sobie mieszkać wszędzie, prawda? No, pewnie. Tak. Znaczna część tych pustostanów to mieszkania komunalne, zasoby komunalne, które nie nadają się do użytku ze względu na niedofinansowanie, braki, właśnie potrzeby renowacyjne. I od tego trzeba wyjść, na tym trzeba się skupić, zanim zbudujemy nowe, zanim zachęcimy ludzi do wzięcia kolejnych kredytów, należy umożliwić im skorzystanie z tego, co już mamy w zasobach. To jest zgodne w ogóle z gospodarką cyrkularną, o której jako Zieloni też mówimy i do której zachęcamy, czyli najpierw wykorzystajmy te zasoby, na których, że tak powiem, siedzimy kolokwialnie, tylko przeznaczmy pieniądze na ich renowację i tutaj my jakby w naszym programie Zielonych proponujemy to w ramach programu Zielony Dom, Zielona Gmina. Ale pani przewodnicząca, ale to przecież, jeżeli chodzi o samorządy, bo to mieszkania komunalne. Jeżeli tylko dokończę, do 100% prefinansowania właśnie na renowację, termoizolację, docieplenie domów, zaczynając od tych najbardziej potrzebujących, bo dzisiaj im tego brakuje. Dzisiaj ponad 1,5 miliona polskich rodzin żyje po pierwsze w niedocieplonych domach, ma bardzo wysokie rachunki za energię, a zasoby komunalne gminy, to jest, i do tego o tym mówi z kolei nasz
program Zielona Gmina, dofinansowanie tych zadań w gminach, żeby zasoby komunalne gminne, które dzisiaj do niczego się nie nadają, stoją pustostanami, świecą pustkami, przede wszystkim tam przeprowadzić renowację, okay, termoizolację i tam pozwolić ludziom zamieszkać za bardzo niski czynsz, tym zaczynając od tych najbardziej potrzebujących, bo ich w Polsce mamy półtora, jasne, ale panie przewodniczący, ale jeżeli chodzi o ten rodzin, zasób, którym dysponują samorządy, no przecież w Warszawie, największym mieście od wielu lat, od dwóch dekad prawie rządzi Platforma Obywatelska, to dlaczego te zasoby są niewykorzystane? Nie musicie dochodzić do władzy na poziomie centralnym, tak, żeby chyba wykorzystać ten potencjał. Miasta. Warszawa, tak jak ten potencjał jest o wiele większy, bo on dotyczy też Warszawy, to jest też duża... Ale w innych dużych miastach też rządzi Platforma, budynki, prawda, komunalne. Ja nie wiem, nie chcę się tutaj wchodzić w dyskusję PiS-Platforma, ona mnie w ogóle nie interesuje, ta taka piłeczka PiS-Platforma, ona mnie w ogóle nie interesuje. Ja jestem z Zielonych, jestem współprzewodniczącą Zielonych. Jest pani z Koalicji Obywatelskiej. I mówię panu redaktorowi, że jest bardzo dużo do zrobienia w całej Polsce, również w Warszawie, również Warszawa, tak jak inne miasta, boryka się z zadłużeniem, z brakiem finansowania takich zadań. Warszawa od lat ponosi coraz wyższe koszty finansowania zadań, które powinny być dofinansowane centralnie, zadań w edukacji i tak dalej, i tak dalej. I również tak jak inne miasta boryka się z jakby niedofinansowaniem w bardzo ważnych obszarach, między innymi takich jak renowacja własnych zasobów gminy. I dlatego Zielona Gmina, Zielony Dom to jest program, który prezentujemy jako Zieloni, na skupienie się na rozpoczęciu tych zadań od dofinansowania właśnie tych potrzeb. Tak, jeżeli chodzi o kolejne elementy mieszkania tego programu, z tanim czynszem. Jeżeli chodzi o kolejne elementy tego programu, 600 zł dopłaty do wynajmu. Wiadomo, kto mógłby dostać te 600 zł? Czy wszystkie mieszkania byłyby objęte takim dodatkiem? Czy tyle samo wynosiłby dodatek za wynajęcie mieszkania w Warszawie i nie wiem, w Zambrowie na przykład? Czy jakoż byłoby to różnicowane w zależności od regionu Polski, wielkości miasta? Czy zupełnie nie? To tutaj chodzi przede wszystkim o wsparcie młodych ludzi w wynajmie, w zakupie pierwszego mieszkania. I trzeba zrobić wszystko faktycznie, żeby... A to o tym wynajmie na początku porozmawiamy chwilę. Jeżeli o ten wynajem chodzi. Żeby wesprzeć, absolutnie. Należy wesprzeć, wspierać ludzi w wynajmie, bo wynająć mieszkanie jest łatwiej. Do tego potrzeba mniejszych zasobów finansowych, więc to jest absolutnie bardzo dobra Ale inicjatywa. Wszystkie mieszkania wszędzie tak samo, pani przewodnicząca? Jakiś konkret, jeżeli o tę propozycję chodzi? Wszędzie tak samo dofinansować, jak czy nie? Widzimy, czy... Proszę chwilę poczekać na już szczegóły w projekcie ustawowym. Natomiast dziś niestety ceny mieszkań są bardzo wysokie i wciąż rosną mimo kryzysu i one ale to jest na takim poziomie ogólności na razie, że nawet Warszawy, nie wiecie tego, czy będzie Gdańska, takie same dopłaty. I Olsztyna. Ale to wiem, pani przewodnicząca, tylko chciałem jakiś szczegół zapytać po prostu tej sprawy. Chodzi mi o to, czy jakikolwiek poziom... Proszę poczekać na projekt ustawy i wtedy te szczegóły będą w projekcie. Czyli już na razie to jest ustawy. Tylko takie hasło, tak? 600 zł, ale jeszcze nie wiadomo, czy to będzie 600 zł, czy może w innych miastach będzie mniej. No na razie to jest mniej, dosyć konkretne. Tak? To jest dosyć konkretne hasło. No nie, ale ja pytam, czy w każdym mieście będzie 600 zł, czy na przykład gdzieś w małych miasteczkach będzie to mniejsza kwota? Czy wszędzie będzie 600 zł? Myślę, że należałoby rozważyć to, żeby być może ta kwota się w jakiś sposób od lokalnej ceny najmu... Gdzieś tam był margines na to, żeby lokalne ceny najmu jakby miały, żeby ona była elastyczna. Ale na razie tego nie wiemy. Natomiast tak? Proszę, takie rzeczy zapisuje się w projektach ustawy i myślę, że ten projekt ustawy będzie... W założeniach też chyba już takie rzeczy, ale tak mi się wydawało. Pani przewodnicząca, to jeszcze trochę o Warszawie porozmawiajmy o prezydencie Rafale Trzaskowskim, który tak odżegnuje się od planów, głośnych planów w ostatnim czasie tej organizacji C40, czyli największych miast. Chodzi tam o ograniczenie jedzenia mięsa, czy konsumpcji jako takiej. Przestraszył się Rafał Trzaskowski politycznych konsekwencji tego wszystkiego? Kiedy jest szczery, zdaniem pani przewodniczącej? Wtedy, kiedy na kampusie mówił o tej organizacji i o jej rozwiązaniach jako o czymś pozytywnym, czy teraz, kiedy się od tego odżegnuje?
Panie redaktorze, to o to musi pan zapytać pana prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Ja jako współprzewodnicząca Zielonych mogę państwa z jednej strony zapewnić, że należy, że nikt nikomu ani, jestem pewna, w Platformie Obywatelskiej, ani tym bardziej w Zielonych nie zabroni zjedzenia kotleta, czy tak jak pan minister Ozdoba bardzo lubi sobie zjeść bardzo dużą porcję żeberek. Jeżeli to jest dobre dla jego zdrowia, to nic nam do tego. Ale pani przewodnicząca, ja widziałem pani wpis na Twitterze informację o tym, że... Mogę zadać pytanie, że w niemieckim Freiburgu, w żłobkach i w przedszkolach... Ale tylko chciałem zapytać o tę konkretną rzecz. Tam była informacja o tym, że będzie tylko wegetariańskie jedzenie i pani poseł napisała normalność. Tak zdecydowali rodzice, tak zdecydowała tam lokalna społeczność i na tym polega demokracja, że jeżeli tak decyduje lokalna społeczność, że to jest zdrowsze dla nich, dla ich dzieci, to jest ich wybór. Natomiast my, politycy, nie jesteśmy od tego, żeby czegoś zakazywać, nakazywać, tylko żeby tworzyć systemy zachęt. Taka jest przynajmniej polityka Zielonych, żeby tworzyć systemy zachęt do tego, żeby zachęcać nas do dobrych, zdrowych dla nas wyborów. I lekarze od lat mówią nam w Polsce, że jemy mniej więcej trzykrotnie więcej mięsa niż to służy naszemu zdrowiu. Ale to wciąż jest zalecenie dla naszego zdrowia, dla naszego własnego zdrowia, również dla klimatu. Zmniejszenie ilości mięsa, które spożywamy, pomogłoby również w sprawach zabezpieczyć jakby nasz świat dookoła, klimatycznie. Natomiast politycy nie są od tego, żeby nam zabraniać jedzenia tego czy owego. Jedzenie to jest sprawa osobista, wręcz powiedziałabym intymna, i nikt nie będzie nam zaglądał do naszego talerza i pokazał palcem, co mamy jeść, czego nie. Od tego nie jesteśmy. Jesteśmy od tego, żeby tworzyć system zachęt do tego, żeby warzywa, owoce były tańsze, żeby można było zdrową żywność. O szczegółach jeszcze porozmawiamy w internetowej części naszego programu. Pani przewodnicząca, w internetowej części rozwiniemy także ten wątek. Dogrywka Sedna Sprawy już za chwilę. W radiu kończymy naszą dyskusję. Dobrego dnia państwu życzę. Radio Plus. Sedno sprawy. Urszula Zielińska, współprzewodnicząca Zielonych, jest, przypomnę, naszym gościem. Pani przewodnicząca, czyli żadnych nakazów, sugestie, tak? To powinien być zdaniem państwa taki tak, poziom. Tak, na pewno. O to na pewno wchodziło też w tych zaleceniach C40. To były zalecenia. W ogóle się dziwię, że to prawicy zajęło aż 4 lata, zdaje się, do grzebania się do tych zaleceń. Natomiast to są zalecenia i nie od tego są politycy, żeby... Nie taką politykę przynajmniej prowadzimy ani Koalicja Obywatelska, ani Zieloni. My zachęcamy do tego, żeby było na przykład dofinansowanie do zdrowej żywności, do ekologicznej żywności, żeby coś takiego jak sklepy, które kupują bezpośrednio od rolników lokalnych. Ja jestem członkinią na przykład kooperatywy spożywczej w Warszawie, która kupuje bezpośrednio od lokalnych rolników z Mazowsza, ale to jest wciąż bardzo trudne, jakby cały proces stworzenia takiej kooperatywy jest bardzo trudny. Gdyby ustawodawca wsparł tworzenie takich kooperatyw, byłoby to jakby dobre dla nas wszystkich. Mielibyśmy lepszy, tańszy dostęp do zdrowej, lokalnej żywności, kupowanej bezpośrednio od naszych rolników, których wręcz znamy. I jakby to byłoby z korzyścią dla zdrowia wszystkich. Także do takich rozwiązań zachęcamy, ale podkreślam, zachęcamy i tworzymy rozwiązania prawne, żeby je stymulować, a nie zakazujemy komuś kotleta. Nie o tym jest zielona polityka. Pani przewodnicząca, na stronie Zielonych w notce o pani taką informację przeczytałem, że postanowiła pani porzucić wygodne życie ekspatki, by bronić Puszczy Białowieskiej przed szaleńczą polityką ministra Jana Szyszki. No, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, ostatnio pojawiły się informacje zarówno przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, Lasów Państwowych o tym, jak wygląda tam sytuacja. Śledzi pani przewodnicząca, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej? Właśnie wracam z Hajnówki Białowieży. Dosłownie wczoraj tam byłam. A faktycznie nawet rozmawialiśmy o tym, tak.
I nawet udało się odnieść małe zwycięstwo z prokuraturą pana Ziobry wczoraj, mnie i mojej koleżance posłance Klaudii Jachirze, w takiej sprawie, gdzie no przez prawie rok uniemożliwiano nam wjazd do naszego biura poselskiego, które tam miałyśmy w Białowieży. Chodziło o tę przygraniczną strefę, tak? Na tą przygraniczną strefę. No i wczoraj sąd zadecydował, uznał nasze zażalenie i skierował sprawę ponownie. Prokuratura umorzyła każdą sprawę, z którą się do niej zwróciłyśmy, gdzie za każdym razem, kiedy blokowano nam tam wjazd do, podkreślę, naszego własnego biura poselskiego, które było zarejestrowane w Kancelarii Sejmu, które adres jego widniał na stronie sejmowej. Policja i Straż Graniczna Miejscowa konsekwentnie blokowały nam tam wejście. Okej, ale związek z geograficzny, powiedzmy, prawda? A ze sprawą Puszczy Białowieskiej? No nie, bo w Puszczy Białowieskiej działy się rzeczy skandaliczne, bardzo złe. Ludzie, miejscowi mieszkańcy zgłaszali nam wszelkiego rodzaju problemy, prosili o interwencję, prosili o wsparcie, więc tam dzieje się źle. Powiem panu, że panu redaktorowi, że to, co zrobiono w ogóle przez ten okres z tym regionem, który to jest taka perełka Podlasia, turystyczna, przyrodnicza, a teraz są tam, jest pusto, w ferie, nie przyjechali goście. To, co zrobiono z tym regionem, to jest po prostu woła o pomstę do nieba i należy ten region naprawdę mocno wesprzeć, żeby on przywrócić jemu te walory. Ale to w tym roku już przecież, jeżeli chodzi o tę strefę, to już można tam wszędzie w tym roku przecież to obowiązywało tak tamtym. Ale ludzie tak o tym nie wiedzą. Turyści mówią, coś tam się dzieje, nie jesteśmy dokładnie pewni co, ale generalnie same zamykają, otwierają, nie wiadomo o co chodzi, boimy się tam jechać. Ja chcę państwu powiedzieć, zachęcić was, bo wróciłam stamtąd wczoraj, tam jest wciąż wspaniała przyroda, czyste powietrze, cisza. A to jeżeli o tę przyrodę chodzi, pani przewodnicząca. Dobrze, ja też jak najbardziej zachęcam. Jest tam tak bezpiecznie i należy tam jechać, żeby ta perełka Podlasia po prostu znów odżyła i żeby Puszcza Białowieska, ona czeka na nas i proszę się tam wybrać i zobaczyć to na własne oczy. Możemy zachęcić jak najbardziej, jeżeli do Puszczy Białowieskiej i do okolic, tylko jeżeli chodzi o Puszczę, słowa przywołanego już wiceministra Jacka Ozdoby przywołam. Mówi, że stan faktyczny Puszczy Białowieskiej jest taki, że gatunki, które były podatne na funkcjonowanie kornika, zostały przez niego zaatakowane. Leży 1 000 000 m² drzew i że ta sytuacja jest dramatyczna. I pan minister by chciał wywieźć najlepiej te drzewa, sprzedać się do wielkich żeby spaliły je na smog. Zdaniem pani przewodniczącej, więc ja pana ministra zapraszam do Puszczy Białowieskiej, bo pan minister ma tendencję do siedzenia na warszawskim Wilanowie, robienia sobie filmów na TikToku z nad talerza. Ja go zapraszam, żeby tam się przejechał, żeby zobaczył, na czym w ogóle polega puszcza. I ona polega na tym, że ma naturalne cykle, w którym co ileś tam lat naturalnie, jak mówią nam leśnicy i przyrodnicy, którzy ją badają od lat, odnawia się i kornik to jest naturalne zjawisko, które co ileś lat tam wchodzi i dostosowuje, jakby jest częścią tego cyklu. To, że w takim stopniu obumarła teraz ta puszcza, to zdanie pani przewodniczącej nic złego się nie dzieje, tak? Tam się, po pierwsze, to tam się wydarzyło bardzo dużo złego w postaci ministra Szyszki i jego potwornych, drastycznych wycinek. On zwiększył poziom wycinek w Puszczy Białowieskiej 3-krotnie w porównaniu z tym, co poprzedni minister zaakceptował i na co jakby społecznie się zgodzono. I po tym do dzisiaj są rany w puszczy. Te 1 000 000 m² padły drzew? Tam są, proszę sobie wyobrazić, wielkie polany, gdzie wycięto drzewa, zniszczono ściółkę i tam wdały się gatunki obce. Trawy, które powodują, których w ogóle nie powinno być, różne, przeróżne gatunki, których w ogóle tam być nie powinno, gatunki obce, właśnie przez te skandaliczne wycinki, gdzie harwestery, proszę sobie wyobrazić, olbrzymie maszyny, wpuszczono do Ale pani przewodnicząca, też tylko zapytam, czy to, co się dzieje pani zdaniem, te 1 000 000 m² o czym mówią leśnicy, to nie jest żaden problem i naturalny absolutnie proces, tak? Po prostu, na który powinniśmy...
Tylko i wyłącznie jeżeli obserwować? Słuchamy naukowców, jeżeli słuchamy naukowców, to tak, to jest naturalny proces, który co kilkanaście czy kilkadziesiąt lat pojawia się. O, jakby co kilkanaście lat się pojawiał, to chyba dostosowuje się odbudować do zmian. Ona w ten sposób dostosowuje się też do zmian klimatycznych, ponieważ nasz klimat niestety się podgrzewa i wysusza. Puszcza również zmagamy się z suszą również na tym terenie. I to jest zjawisko naturalne, harwestery w puszczy nienaturalne. Harwestery w puszczy spowodowały wielkie szkody. Tego nie należy robić. Pana ministra Ozdobę zachęcam, żeby pojechał do Białowieży, żeby pojechał do puszczy i sam się przyjrzał, porozmawiał z ludźmi tam lokalnie, oni mu to wszystko opowiedzą. A mówiła to Urszula Zielińska, współprzewodnicząca Zielonych Partii, która należy i współtworzy Koalicję Obywatelską. Dziękuję za tę rozmowę i dobrego dnia, pani przewodnicząca. Dziękuję również. Miłego dnia życzę. Do widzenia. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia jutro. Radio Plus. Sedno sprawy. W gotowości do spotkania z państwem jest już Kamila Biedrzycka. Rusza zatem Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu w środę, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam Państwa, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gośćmi dziś Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli była ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej, a po godzinie 9.45 dobrze Państwu znany były premier Włodzimierz Cimoszewicz, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obecnie eurodeputowany. Oczywiście nie tylko o polskiej polityce zagranicznej będziemy rozmawiać, ale także o tym, co dzieje się tu, wewnątrz naszego politycznego rynku, a dzieje się, drodzy Państwo, Donald Tusk zdecydował. Platforma Obywatelska rozpoczyna samodzielną kampanię wyborczą. Pierwsze propozycje, to już Państwo na pewno słyszeli, padły w sprawie mieszkalnictwa, padły podczas spotkania Donalda Tuska z jego wyborcami. Kolejne propozycje programowe podobno sukcesywnie mają pojawiać się w kolejnych województwach. Tam mają być ogłaszane, bo przypomnę, że Donald Tusk ma pojawić się w każdym województwie, a politycy Platformy Obywatelskiej zgodnie z zapowiedziami niemal w każdym okręgu. Wczoraj także podpisano pakt senacki, ale nic nie wskazuje na to, żeby to porozumienie z Senatu miało przełożyć się na porozumienie w Sejmie, o czym też dzisiaj oczywiście mówić będziemy. Sprawa numer dwa to miażdżąca kontrola Najwyższej Izby Kontroli, drodzy Państwo, w sprawie programu Polskie Szwalnie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w ramach tego programu miały być szyte w trakcie pandemii maseczki. No i okazuje się, że Agencja Rozwoju Przemysłu zapłaciła 13 firmom, które miały szyć maseczki właśnie, łącznie 313 milionów złotych. Według NIK jednak nie wiadomo, jak to się stało, kto, kiedy, na jakich zasadach i na jakiej podstawie wybrał te 13 firm, które otrzymało w sumie ponad 300 milionów złotych. Mało tego, wiemy też, że Agencja Rozwoju Przemysłu w ogóle nie wie, w ilu szwalniach rzeczywiście te maseczki szyto i czy w ogóle robiono to w Polsce. To są główne wnioski płynące z kontroli NIK-u. Przypomnę, chodzi o 330 milionów Państwa złotych, naszych, publicznych, państwowych. No ale to chyba już nikogo nie powinno dziwić. Sprawa numer 3. Od dziś wracają, drodzy Państwo, stare ceny biletów PKP Intercity. Stare, czyli te sprzed ogłoszonej w styczniu podwyżki. Oczywiście dla nas, dla pasażerów, to jest dobra informacja, dobra wiadomość, bo będziemy mogli taniej podróżować. No ale oczywiście pojawiają się bardzo głośne pytania dotyczące tego, czy takie ręczne sterowanie gospodarką przez rząd to jest aby na pewno dobry pomysł i czy aby na pewno na kondycję polskiej gospodarki dobrze takie sterowanie ręczne wpływa. W zawieszeniu pozostawiamy to pytanie. Będziemy na pewno w tym tygodniu jeszcze na nie odpowiadać. Ekspres Biedrzycki, dzień dobry raz jeszcze, startujemy. A
Rozpoczynamy, drodzy Państwo, od kontrowersyjnego ułaskawienia przez Andrzeja Dudę i od nieoczekiwanego zwrotu w sprawie ułaskawienia właśnie, pamiętają Państwo tę sytuację na pewno, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Prezydent ułaskawił polityków Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przekroczenia uprawnień i nielegalnego działania operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego podczas tzw. afery gruntowej w 2007 roku. Sprawa była bardzo kontrowersyjna, ponieważ prezydent postanowił ułaskawić obu panów w sytuacji, kiedy wyrok był jeszcze nieprawomocny, co było absolutnym precedensem, no i sytuacją bardzo mocno polityczną. Dotychczas działania Sądu Najwyższego w tej sprawie były blokowane przez wieloletni, to chyba już też nikogo nie powinno dziwić, brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Teraz okazuje się, że Sąd Najwyższy podjął działania, nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału, tak ustaliła Gazeta Wyborcza, i okazuje się, że Izba Karna Sądu Najwyższego oczywiście systematycznie bardzo pytała Trybunał Julii Przyłębskiej, co dzieje się ze sporem kompetencyjnym. Dostała odpowiedź raz, w marcu 2019 roku, czyli 4 lata temu. I z pisma miało wynikać, że skład nie podjął jeszcze decyzji o terminie, ale można się spodziewać, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy, 4 lata temu to było, przypomnę Państwu, powinien się zająć sprawą. Kolejne pisma Trybunał ignorował oczywiście, więc Izba Karna Sądu Najwyższego postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Zgłosiła się z interwencją do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, ta kierowała do Trybunału Julii Przyłębskiej kolejne pisma, podkreślała w nich oczywiście bardzo mocne znaczenie tej sprawy i prośbę o wyznaczenie terminu rozprawy w tej kwestii, co miało mieć, tutaj dokładny cytat, bardzo istotne znaczenie dla możliwości wykonywania przez Sąd Najwyższy ustawowych zadań. Julia Przyłębska oczywiście bardzo lakonicznie informowała, że sprawa jest, tutaj cytat, na etapie merytorycznego rozpatrywania, no i oczywiście to rozpatrywanie jest tak bardzo merytoryczne, że do dziś decyzja w tej sprawie nie zapadła. No i w tej sytuacji wczoraj Sąd Najwyższy zdecydował o podjęciu postępowania kasacyjnego z urzędu. Postanowienie wydało trzech sędziów, pan Andrzej Stępka, Małgorzata Gierszon i Piotr Mirek. No i okazuje się, że w niniejszej sprawie, tutaj czytam Państwu dokładny komunikat, zawieszenie postępowania kasacyjnego z racji wszczęcia postępowania przez Trybunał nie zniosło stanu zawisłości sprawy Mariusza K., Macieja W. i Grzegorza P. oraz Krzysztofa B. przed Sądem Najwyższym. Brak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego blokuje Sądowi Najwyższemu realizację jego konstytucyjnych obowiązków z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a stronom blokuje realizację konstytucyjnego prawa do sądu. Odnosi się to nie tylko do oskarżycieli posiłkowych, którzy wnieśli kasację, ale i do oskarżonych, które te kasacje dotyczą. No i już wiadomo, o co chodzi. Teraz sprawą się zajmie Sąd Najwyższy. Przypomnę raz jeszcze, w marcu 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście w pierwszej instancji skazał pana Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika, jeżeli chodzi właśnie o kwestię kary na 3 lata więzienia, za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas afery gruntowej w 2007. Na kary po 2,5 roku więzienia skazano dwóch innych członków byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no ale zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał ich apelację w listopadzie 2015 roku, prezydent Duda ułaskawił wszystkich czterech, umarzając postępowanie sądowe. W tej chwili sprawa kasacyjna w Sądzie Najwyższym. Zapowiada się, drodzy Państwo, bardzo ciekawie, stąd taka długa opowieść w tej kwestii, ale trzeba pewnie było pewne fakty przypomnieć. Czy to jest kolejny dowód na pewną wojnę na linii ziobrystów z kaczystami, tak to nazwę w cudzysłowie. Kto wie, nie jest to absolutnie wykluczone. Ja wczoraj mówiłam Państwu o jednym zarzucie, który były minister Włodzimierz Karpiński miał otrzymać od prokuratury. Jest już, wiemy, decyzja w sprawie aresztu dla byłego ministra i dla sekretarza Warszawy, między innymi. Zresztą on już w tej funkcji oczywiście jest zawieszony. Sąd Rejonowy Katowice Wschód zdecydował, że Włodzimierz Karpiński trafi do aresztu na 90 dni. Wcześniej prokuratura krajowa informowała, że złożyła wniosek o areszt dla byłego ministra skarbu w rządzie Platformy. Karpiński miał usłyszeć zarzut dotyczący żądania i przyjęcia korzyści majątkowej. Oczywiście
I jego pełnomocnik i część przedstawicieli opozycji twierdzi, że sprawa jest absolutnie polityczna. Rosja, drodzy Państwo, pod zmasowanym atakiem dronów, jak się okazuje, jeden miał mieć już mniej niż 100 kilometrów do Kremla. Wczoraj po południu rosyjskie media donosiły o tajemniczym dronie, który rozbił się w odległości 95 kilometrów od Kremla. Znaleziono go w pobliżu tłoczni Gazpromu, niedaleko Kołomnej w obwodzie moskiewskim. Tak donosi agencja RIA Nowosti. To tylko jeden z całej serii ataków, o których informują rosyjskie media. O tym na pewno zaraz z panią ambasador Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz także będziemy rozmawiać. Miał to być największy atak dronów w Rosji od początku wybuchu wojny. I jeszcze jedna sprawa, dość urocza, muszę przyznać. Putin ma być otwarty na rozmowy z przywódcami Zachodu. Problem polega na tym, że do Putina nikt już nie dzwoni. Pan Pieskow, wyjątkowo paskudna postać, która opowiada propagandzie o tym, co według niego rzecz jasna dzieje się na Kremlu, poskarżył się na przywódców Francji, czyli Emmanuela Macrona, prezydenta, i na kanclerza Niemiec Olafa Scholza za to, że od dawna nie kontaktowali się z Władimirem Putinem. Przypomnę, że oczywiście nawet tutaj w programie wielokrotnie krytykowaliśmy jednego i drugiego pana za to, że utrzymują kontakty bardzo ścisłe, czy próbują utrzymywać się kontakty z dyktatorem rosyjskim. Nie przyniosło to żadnych efektów, aż do niedługiego czasu wstecz rzecznik prasowy Kremla oświadczył bowiem, że Putin jest otwarty na negocjacje w sprawie rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Tak to dokładnie brzmi. Oczywiście to nie są jedyne słowa Pieskowa. On mówi o wojnie z Zachodem, odgraża się, rzecz jasna przekonuje o sile Rosji. No i oczywiście odpowiada także na pytania o wybory prezydenckie w Rosji, bo przypomnę Państwu, że 6-letnia kadencja jest w tej chwili prezydenta. W 2018, o ile się nie mylę, roku ostatnie wybory były, co by wskazywało na to, że w przyszłym 2024 wybory prezydenckie powinny się odbyć. Pieskow nie odpowiedział na pytanie, co zrobi w tej sprawie Władimir Putin. I na te tematy między innymi z panią ambasador już za chwilę zapraszam na to spotkanie. Сьогодні день, коли у різних форматах, так чи інакше, ми працювали заради справедливості для України і українців. З візитом в нашій державі перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція і особистість, які безперечно відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців. Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов'язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. Я хочу підкреслити, йдеться не лише про виконавців, але й про вище політичне і військове керівництво держави-терориста. Зрозуміло, що це непроста робота, але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права і саме силою міжнародного суду – це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо. Наближаємось до відкриття українського офісу Міжнародного кримінального суду. Вже є дієва співпраця в Україні Міжнародного кримінального суду і Офісу Генерального прокурора. Особливо увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей, всю цю російську геноцидну систему від гвинтиків до архітекторів демонтуємо і доведемо до законних вироків. Ja już za chwilę przywitam panią ambasador, ale widzę, że państwo tutaj jeszcze zadają pytania. Pani Janka, afera z 2007 to dlaczego nie została rozpatrzona, póki PO-PSL miało władzę? No właśnie wtedy została rozpatrzona, pani Janko droga. Przypomnę raz jeszcze, w marcu 2015 roku zapadł wyrok. Wtedy rządziła jeszcze koalicja PO-PSL. To tak gwoli wyjaśnienia, żeby nikt z państwa nie miał wątpliwości. A teraz już przechodzimy do rozmowy z panią ambasador. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, dyrektorka Instytutu Strategii 2050 państwa gościem. Kłaniam się pani ambasador, dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli pani pozwoli, to zaczęłabym od dość dużego otwarcia się, tak to nazwę rzecz jasna w cudzysłowie i z pewną ironią, rzecznika Kremla, pana Pieskowa, bo tutaj wiele wątków bardzo ciekawych zostało poruszonych. Zaczniemy od tego, że cierpi pan Pieskow podobno z tego powodu, że Władimir Putin jest otwarty na negocjacje, z otwartymi rękami czeka na kontakt z przywódcami Zachodu w sprawie rozwiązania
rozwiązania sprawy ukraińskiej, jak to zostało nazwane. A tu cisza, nikt nie dzwoni. Jest pani zaskoczona tym, że z Kremla popłynął taki sygnał? To nie jest pierwszy taki przekaz, że Rosja jest tak naprawdę krajem gotowym na pokój, a Zachód wszczął wojnę, tę wojnę prowadzi. Oczywiście nazistowski reżim w Ukrainie jest częścią czy też instrumentem tej zachodniej wojny. I ten przekaz jest skierowany z jednej strony do społeczeństwa rosyjskiego, żeby przekonać, bo to jest część tej propagandowej historii o pokojowej Rosji zaatakowanej przez zły Zachód i Ukrainę. Jest skierowany do tej części w społeczeństw europejskich, która jednak jest, która w jakiś tam sposób kupuje propagandę rosyjską albo ewentualnie może ją kupić, więc jest też obliczony na podziały w Europie w ramach Zachodu, żeby podsycać tych, którzy myślą sobie, a może to jednak Zachód nie jest gotowy na pokój, a przecież a Rosja jest, dlaczego nie wyjść naprzeciw i dlaczego nie siąść do stołu. I wreszcie globalnie. Pamiętajmy, że tę wojnę nie uczestniczą w niej, ale obserwują aktorzy właściwie na całym świecie i przekaz Rosji do nich jest taki. My jesteśmy pokojowi, my jesteśmy gotowi na pokój, a ponieważ większość tych aktorów uważa, to nie nasza wojna, niech będzie pokój obojętnie na jakich warunkach i słyszą od Putina, że on chce pokoju, to w ten sposób też odpowiadają we wszelkich rozmowach z zachodnimi partnerami. Mówią, siadajcie z Putinem do stołu, przecież on chce. I to jest oczywiście Putinowi na rękę. Tak, jest niby otwarty na negocjacje. Zresztą Pieskow właśnie pytany o możliwe rozmowy pokojowe odpowiada, że było do nich blisko, ale zostały zerwane przez Zachód. I tu wymienia właśnie między innymi Scholza i Macrona, którzy mówili kiedyś, że będą komunikować się z Putinem, żeby szukać sposobów wyjścia z sytuacji, ale jednak ostatnio nie było żadnych inicjatyw. No i teraz pytanie, panie ambasador. Co w tej sytuacji zrobić? Bo pamiętam, jak krytykowaliśmy bardzo mocno zarówno prezydenta Francji, jak i kanclerza Niemiec, że w dość żałosny sposób próbują się uczepić tego kontaktu z Putinem. Teraz go, jak widać, nie ma. I jak tutaj wypośrodkować tę sytuację? Czy przywódcy zachodni powinni jednak z Putinem próbować tej rozmowy? Czy te stosunki dyplomatyczne powinny zostać utrzymane, ale na zdecydowanie niższych szczeblach, bo to nie jest czas na rozmawianie z bandytą? W moim przekonaniu dokładnie jest tak, że to nie jest czas na rozmawianie z Putinem, a nie jest to czas dlatego, że nie ma ze strony Rosji i ze strony Putina absolutnie na ten moment żadnej woli, żeby siąść do realnych rozmów, które miałyby doprowadzić do stabilnego, trwałego pokoju. To jest wyłącznie gra propagandowa, która ma przedstawić, tak jak powiedziałam, Rosję wewnętrznie i zewnętrznie jako siłę pokojową, a Zachód jako agresora, ale nie ma woli, żeby rzeczywiście ten konflikt zakończyć, konflikt wywołany przez Rosję, czyli żeby wycofać rosyjską inwazję. Ta inwazja jest równocześnie cały czas kontynuowana. Putin daje rozkazy o tym, żeby natychmiast podbić czy zająć cały Donbas i wiemy, że naciska na swoich wojskowych nawet wbrew ich woli, bo oni są jeszcze do tej operacji nieprzygotowani, żeby szli, żeby intensyfikowali ofensywę. W związku z tym w wymiarze realnym jest wola kontynuowania agresji, eskalowania tej agresji, a to są wyłącznie propagandowe słowa i siadanie do stołu, czy też odpowiadanie na te propagandowe słowa jakimkolwiek gestem pokojowym czy rozmawianiem wykazałoby tylko naiwność Zachodu i niejako wzmocniło pozycję Putina, a to nie ma przecież żadnego sensu. A jak ta eskalacja agresji ze strony Putina może wyglądać w najbliższych tygodniach i miesiącach, pani zdaniem? Wiemy, że Putin do tej pory poniósł szereg porażek. Już nie tylko nie podbił Ukrainy w te kilka dni, ale i spod Kijowa się wycofał, spod Charkowa wycofał się z Chersonia i jego wojska się wycofały. Kontynuowana jest inwazja na Donbas bez skutków
i bez efektów, takie jakie zostały przed wojskiem rosyjskim postawione. I równocześnie wiadomo, że rosyjska armia przygotowuje się do kolejnej ofensywy. Ta intensyfikacja działań takich aktywnych jest już widoczna od dobrych kilku tygodni. Ona nie przynosi spodziewanych efektów. Natomiast około 150 tysięcy już trochę przeszkolonych, zmobilizowanych jest gotowych do ataku. Natomiast problem rosyjski polega na tym, że Rosjanie w tym momencie nie mają średniej kadry oficerskiej, średniej kadry zarządczej w wojsku, dlatego że ta kadra została ogromnie przetrzebiona już w czasie tego konfliktu i w związku z tym nie mają zdolności do podjęcia skutecznej, efektywnej, dobrze przeprowadzonej ofensywy, co nie znaczy, że jej nie podejmą. I zapowiadana jest taka ofensywa, czy na przełomie zimy i wiosny, czy zarówno wtedy, jak i trochę później. Niemniej ona na pewno nastąpi. Pytanie wielkie o skuteczność. No, według ekspertów mówi się, że może nawet jakiś drobny sukces Rosjanie odniosą, ale szans na powodzenie, takie duże powodzenie tej ofensywy nie ma, ze względu na niewydolność armii, także na braki w amunicji i braki w takim rzeczywiście ciężkim uzbrojeniu ze strony rosyjskiej, które zaczynają być coraz bardziej odczuwane i widać, że jest coraz starszy sprzęt wysyłany na front. Niemniej Rosja absolutnie nie odstępuje od chęci kontynuowania tej inwazji i od celów podbicia na pewno wschodniej Ukrainy i w efekcie doprowadzenia do tego, żeby Ukraina nie mogła funkcjonować jako suwerenny kraj. To ciągle pozostaje na stole jako cel państwa rosyjskiego i cel Putina i w tym momencie no, nie za bardzo widać, gdzie by tu można było siadać do rozmów. Mhm. Pani ambasador, wspomniała Pani o deficycie sprzętu wojskowego, tak to nazwę ogólnie, po stronie rosyjskiej armii. Jak bardzo niebezpieczną perspektywą Pani zdaniem i czy w ogóle niebezpieczną i realną jest perspektywa wsparcia militarnego właśnie, jeżeli chodzi o przekazywanie sprzętu, to mam na myśli, doprecyzuję, ze strony Chin? To jest niezwykle niebezpieczna sprawa. Przypomnijmy, że Chiny do tej pory przyjęły taką pozycję mniej więcej neutralną, z lekkim przechyłem na stronę rosyjską, ale nie prezentowały się jako sojusznik militarny Rosji, który tę Rosję jednoznacznie w tej wojnie wspiera. W głosowaniach w ONZ-cie Chiny wstrzymywały się od głosu, a nie popierały Rosję. W narracji absolutnie przyjmują taką rosyjską pozycję, nie wskazując na winę Rosji. Równocześnie zaprezentowały niedawno plan pokojowy, który jest takim planem właściwie mnóstwa ładnych haseł, ale który nie bardzo można zrozumieć, jak miałby być wcielony w życie, bo pierwszym punktem jest przestrzeganie i uszanowanie suwerenności wszystkich, czyli tak jakby na stronę ukraińską, ale dalej są kolejne punkty, w których nigdzie nie ma, że to Rosjanie zaczęli tę inwazję i powinni wycofać swoje wojska z terytorium cudzego kraju. Tak się do tej pory zachowywały Chiny, nie omieszkały także oczywiście korzystać ekonomicznie z całej tej sytuacji, kupować tanią rosyjską ropę. Też następuje coś takiego na kształt juanizacji rosyjskiej gospodarki, która wycofuje się z kontaktów na ile tylko da, oczywiście na ile się tylko da, pod wpływem sankcji z kontaktów dolarowych i znowu Chiny na tym korzystają, niejako wasalizując gospodarczo Rosję, ale do tej pory nie było bezpośredniego wsparcia militarnego. Teraz pojawiają się sygnały, że to wsparcie mogłoby się zacząć, a pewne rzeczy już się zdarzyły. I to by było niebezpieczne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że no, realne wsparcie mogłaby dostać Rosja i tym samym jej możliwości militarne zostałyby wzmocnione, ale przede wszystkim, jeżeli Chiny by w tę wojnę weszły w większym stopniu, to ta konfrontacja chińsko-amerykańska zderzyłaby się już z całą siłą w wojnie, w inwazji rosyjskiej w Ukrainie i przegrana Rosji w tej wojnie w pewnym sensie byłaby przegraną prestiżową także Chin, a to już jest no niezwykle niebezpieczna historia, która by przenosiła ten konflikt na zupełnie inny poziom.
No właśnie, tylko pytanie, czy wtedy Rosja i Chiny działając razem na pewno byłaby tą przegraną stroną? Uważa pani, że potencjał gospodarczy, militarny, wszelki Stanów Zjednoczonych jest taki, że byłyby w stanie się przeciwstawić i Chinom, i Rosji? Trudno tutaj sądzić, tak, co by się stało w takiej sytuacji. Widać, że przecież Stany Zjednoczone nie angażują, zdecydowanie nie angażują w tym momencie swojego całego potencjału militarnego, choć są bardzo zaangażowane we wsparcie Ukrainy, to jednak pomoc militarna, jaką Stany Zjednoczone dają, ona jest na poziomie ewidentnie wyważonym i w takim samoograniczeniu. Stany Zjednoczone chcą, żeby Ukraina nie przegrała, ale absolutnie nie dostarczają, no powiedzmy to sobie uczciwie, uzbrojenia, które umożliwiłoby Ukrainie wypchnięcie dzisiaj szybko i skutecznie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, postawienie dużo bardziej w porażce militarnej Kreml pod ścianę. Stany Zjednoczone celowo do aż takiego przyciśnięcia Rosji do ściany nie chcą doprowadzić w obawie przed nadmierną eskalacją tego konfliktu. Więc po stronie Stanów Zjednoczonych jest samoograniczenie. Natomiast co by się stało, gdyby Chiny zaczęły dostarczać broń? No przede wszystkim doszłoby do eskalacji ekonomicznej. Prawdopodobnie Stany Zjednoczone wprowadziłyby tak zwane sankcje wtórne. No o tym już, czyli przepraszam, zaczęłyby... że wchodzę w słowo, pani ambasador, tylko tak uzupełnię a propos tego, co pani mówi. O tym już mówił wczoraj bodajże Antony Blinken właśnie, dość wprost nazywając wobec Chińczyków zagrożenie i mówił właśnie o sankcjach, nie tylko zresztą gospodarczych. Wcześniej zresztą nie tylko Blinken, mówił też o tym sekretarz do spraw bezpieczeństwa w administracji prezydenta Joe Bidena. Dokładnie tak, więc to by miało efekty ekonomiczne także dla Unii Europejskiej, bo jak wiadomo, gospodarki europejskie są powiązane z Chinami ekonomicznie i po tym oddzieleniu się od Rosji, które de facto nastąpiły, przypomnijmy, że Niemcy dzisiaj nie importują w ogóle już gazu, ropy, węgla z Rosji. My także, co prawda, jeśli chodzi o ropę, to Rosja na koniec odcięła nas, a nie my odcięliśmy Rosję, ale jednak europejska gospodarka odcięła się w ogromnym stopniu od surowców rosyjskich. To jest z jednej strony sukces, z drugiej strony jednak są tego koszty, wszyscy widzimy. I gdyby teraz miało nastąpić równie radykalne odcięcie się od gospodarki chińskiej, no to koszty byłyby niewyobrażalne, ogromne. W związku z tym, gdyby ten konflikt wyeskalował także w taką prostą już konfrontację ekonomiczną, polityczną wokół tego konfliktu między Stanami a Chinami, to Europa znalazłaby się w bardzo trudnej sytuacji decydowania, czy powinna stanąć murem wraz ze Stanami Zjednoczonymi, bo stawką jest bezpieczeństwo militarne, czy jednak utrzymywać kontakty gospodarcze z Chinami, bo stawką jest stabilność ekonomiczna i mogłoby dojść do podziału Europy. I Chiny grają na ten podział Europy, ten plan bezpieczeństwa, o którym wspomniałam, też był takim sygnałem do Unii Europejskiej. Zobaczcie, zaraz wskutek radykalizmu Stanów Zjednoczonych będziecie musieli być z nimi, staniecie się ich wasalem i oczywiście to trafia na podatny grunt w niektórych krajach i społeczeństwach europejskich. Właśnie, to jest bardzo pesymistyczny scenariusz, pani ambasador, ale jak pani zdaniem on jest realny? To znaczy, czy Chińczycy zdecydują się ostatecznie na ten ruch? Oczywiście wszyscy na świecie dzisiaj zadają sobie to pytanie i każdy chciałby znać odpowiedź, ale oczywiście gdyby pani miała przewidywać, analizować na podstawie także swojego ogromnego doświadczenia, to uważa pani, że Chiny wesprą tak już militarnie Rosję i rzeczywiście ten scenariusz, który przed chwilą pani nakreśliła, zacznie się realizować, czy jednak zachowają jakiś rozsądek, w cudzysłowie tak to nazwę? Ja myślę, że na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi, dlatego że tu się dzieje proces, który zależy od wielu czynników. Z jednej strony zależy prawdopodobnie od jakichś rozmów między Rosjanami a Chińczykami. Jednak Chińczycy w tym momencie stawiają przede wszystkim na własny interes ekonomiczny i wydaje się, że przywództwo chińskie jednak tę stabilność ekonomiczną i rozwój ekonomiczny na dany moment ceni sobie bardzo. Z drugiej strony mamy
do czynienia z jakąś polityką amerykańską, która, trzeba powiedzieć, jest konfrontacyjna wobec Chin w wielu punktach bardzo zasadnie, ale czasami no, uderza w takie elementy tożsamościowe chińskie, kiedy Amerykanie publicznie mówią, nie wolno wam do Chińczyków robić tego i tego, no to można się spodziewać, że po stronie chińskiej jest to traktowane jako publiczne upokorzenie i następuje eskalacja i odpowiedź, nie będą nam Amerykanie dyktować, co komu sprzedajemy i jak wygląda chiński eksport. I pani zdanie, pani ambasador, Stany Zjednoczone popełniają błąd w ten sposób upominając Chińczyków w tej chwili, w tym danym momencie? Ja nie chcę powiedzieć, że błąd, ale myślę, że pewne zachowania prowadzą do eskalacji. Pewne z tych zachowań są niezbędne, inne być może można by było prowadzić bardziej subtelnie i na przykład rozmawiać z krajami istotnymi dla Chin, takimi jak Brazylia, krajami, z którymi Chiny jakoś tam globalnie próbują współpracować i poprzez te kraje tłumaczyć, przekonywać je, żeby one tłumaczyły Chińczykom, żeby strona chińska nie angażowała się w tę wojnę, że to będzie dla nich niekorzystne, że to będzie eskalujące i doprowadzi do jakiegoś obniżenia poziomu Chin na arenie międzynarodowej. No to jest wielka gra globalna i trudno przewidzieć, jak to się rozwinie. Ja tylko wskazuję czynniki, które zadecydują. To jest pozycja Rosji, na ile będzie gotowa no, wejść w taką wasalizację wobec Chin. To jest pozycja innych graczy, co Chinom powiedzą. To jest pozycja Stanów Zjednoczonych, na ile będą jednak dopychać Chiny publicznie upokarzając. No i wreszcie wewnętrzna polityka chińska, w której oni biorą pod uwagę oprócz elementu ekonomicznego, dla nich super ważny cel strategiczny, jakim jest gdzieś tam w przyszłości przejęcie kontroli nad Tajwanem i kalkulowanie, na ile eskalacja w tej wojnie sprzyja ich planom w tym wymiarze, a na ile staje się dla tych planów jakimś problemem. To teraz przypomnę cytat z Władimira Putina. Ten, kto nie żałuje Związku Radzieckiego, nie ma serca. Każdy, kto chce odtworzyć Związek Sowiecki, nie ma rozumu. To jest no, taki cytat, który był bardzo szeroko komentowany. O niego też został zapytany Pieskow w kontekście integracji, wchłonięcia, no właśnie, pytanie czego, jeżeli chodzi o Białoruś, no bo że ta integracja trwa od lata, właściwie nigdy nie została przerwana, to doskonale wiemy, no ale w ubiegłym tygodniu właśnie pojawiły się jakieś doniesienia, że Putin zastanawia się nad takim totalnym wchłonięciem i terytorialnym, politycznym każdym Białorusi. Czy pani zdaniem rzeczywiście to się może dokonać? Putin nie tyle próbuje odtworzyć Związek Radziecki, co próbuje zbudować rosyjskie państwo narodowe, bo jednak Związek Radziecki był imperium wielonarodowym i to było niejako uznane. Natomiast Putin próbuje odbudować czy stworzyć, bo tego dotychczas nie było, rosyjskie państwo narodowe w jego rozumieniu, jak daleko ten rosyjski naród sięga. I dla niego Ukraińcy to są Rosjanie, Białorusini to też są Rosjanie. I tym samym na pewno jego celem jest z jednej strony podporządkowanie Ukrainy, a właściwie poszerzenie Rosji o Ukrainie, włączenie tej Ukrainy do Rosji zarówno w wymiarze kulturowym, narodowym, jak i politycznym i uczynienie dokładnie tego samego z Białorusią. I ten proces, dlatego nie do końca to, co się dzieje z Białorusią, można nazwać integracją. To jest taka próba wchłonięcia tak naprawdę, a nie zintegrowania się partnerskiego dwóch bytów. I oczywiście ta suwerenność Białorusi jest już teraz ogromnie ograniczona. No, mamy do czynienia właściwie z takim skolonializowaniem Białorusi, ale ciągle jednak Łukaszenka ma jakiś niewielki, ale margines do własnej decyzji. I ten margines dzisiaj wyraża się w tym, że odmawia udziału białoruskich wojsk i bezpośredniego udziału właśnie już nie Białorusi, bo z terytorium są prowadzone ataki, ale białoruskich sił zbrojnych w konflikcie w Ukrainie, na co wiemy, że są rosyjskie naciski. I czy to zostanie na nim wymuszone, na Łukaszence? Moim zdaniem, jeżeli ten konflikt będzie eskalować, to ostatecznie to zostanie wymuszone i to już przypieczętuje taką no, zupełną już zależność Białorusi od Rosji.
Jest jeszcze za wcześnie. Musimy uzbroić się w cierpliwość, odpowiedział Pieskow na pytanie o przyszłoroczne wybory prezydenckie w Rosji. Czy to będzie pytanie retoryczne, jeśli zapytam, czy Putin w nich wystartuje? Pieskow odpowiada w ten sposób, bo na pewno nie on jest tym, który ma ogłosić decyzję Putina w tej sprawie. Putin ją ogłosi wtedy, kiedy uzna za stosowne. Za stosowne, zważywszy rozgrywki wewnątrz Kremla w jego otoczeniu. Na dzisiaj ja bym obstawiała, że Putin no, nie odejdzie od władzy. Mhm. Dyktatorzy jego pokroju w tej sytuacji, kiedy toczy wojnę, która jest wojną jego życia i spełnia misję jego życia, tak jak on to sobie wyobraża. Usunięcie się od władzy po pierwsze stwarzałoby bardzo poważne zagrożenie dla niego samego, już takie wręcz na poziomie fundamentalnym, a po drugie oznaczałoby, że on oddaje przywództwo nad najważniejszym procesem i misją swojego życia w czyjeś inne ręce. Raczej trudno to sobie wyobrazić. Jedynym czynnikiem, który mógłby spowodować, że Putin nie wystartuje, to są jakieś bardzo poważne, takie krańcowe problemy zdrowotne. I choć jest masę plotek na ten temat, to nic nie wskazuje, aby takie problemy miały miejsce. One od roku się pojawiają. W każdym razie na pewno nic o tym nie wiemy. Pani ambasador, i krótko na sam koniec. Chciałam jeszcze panią zapytać o pani opinię, pani zdanie, pani wrażenia i takie podsumowanie całego tego dość niesmacznego zamieszania, jeżeli chodzi o sprowadzanie ruskiej ropy do Polski. Wiemy, że teraz Prawo i Sprawiedliwość szczyci się tym, że 0% ropy z Rosji do Polski płynie, ale jak pani słusznie zauważyła, to była decyzja Putina, ponieważ to strona rosyjska zakręciła kurek rurociągu przyjaźń. No, ale oczywiście wiemy też, że w ubiegłym roku ponad 40 miliardów złotych poszło do Federacji Rosyjskiej. Niektórzy mówią nawet, że byliśmy poniekąd sponsorem wojny Putina. Inni twierdzą, że absolutnie tego nie wolno oceniać w taki sposób, bo cała Europa była uzależniona od surowców z Rosji i taka ocena Polski jest no właśnie niesłuszna, niesprawiedliwa i nie mająca wystarczających podstaw. Jakby pani to wszystko podsumowała? Bezdyskusyjnie błędem była kontynuacja importu rosyjskiej ropy od 1 stycznia 2023 roku. Wówczas było zapowiedziane, że od tego momentu ropy rosyjskiej nie będzie. Polska zdeklarowała się w Polsce, oczywiście. Jej sprowadziliśmy tylko w styczniu. Zadeklarowała się też na arenie unijnej, że przyłączy się całościowo do sankcji w tej materii, chociaż akurat ropociągi zostały z niej wyłączone i takie kraje jak Węgry czy Czechy, Słowacja mówiły, że będą kontynuować. Niemniej Polska powiedziała, że nie będzie. Zostało to powiedziane w Unii, zostało to powiedziane wewnętrznie do obywateli polskich i trzeba było tego przestrzegać. I tutaj taka pazerność, czysto biznesowa pazerność absolutnie nie powinna była mieć miejsca, kiedy na szali jest wiarygodność Polski i taki jednak pryncypialna postawa w kwestii inwazji rosyjskiej. Natomiast import ropy w minionym roku, tutaj ja bym nie oceniała tego tak radykalnie, dlatego że rzeczywiście Polska była od tego importu uzależniona bardziej niż większość krajów Unii Europejskiej ze względu na bliskość gospodarczą, ze względu na połączenia infrastrukturalne i ze względu na to, że rzeczywiście to była opcja korzystna ekonomicznie i póki nie było wojny, to trudno było spodziewać się, żeby Polska z tego nie korzystała. W momencie wybuchu wojny obowiązywały kontrakty odejścia, od których byłoby niezwykle kosztowne i przełożyłoby się jednak na bardzo duże podbicie inflacji w naszym kraju, więc ja rozumiem, że pewne zrównoważenie ekonomiczne odchodzenia od rosyjskich surowców została taka strategia przyjęta. Być może można to było robić szybciej, być może mniejsze pieniądze można było jednak dawać Rosjanom za tę ropę. Niemniej to znajduje jakieś racjonalne i strategiczne uzasadnienie. Od 1 stycznia absolutnie już nie. To było złamanie pewnej obietnicy i pewnego zobowiązania, które zostało przyjęte i skończyło się upokorzeniem, ponieważ na koniec to nie Polska zrezygnowała, tylko Rosja zrezygnowała z Polski. Po prostu jest upokorzenie. Upokorzenie i bardzo smutne upokorzenie. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Bardzo dziękuję pani ambasador, jak zwykle, za tą niezwykle ciekawą rozmowę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Spokojnego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A u państwa już za chwilę.
Kuba mnie zaskoczył troszeczkę tą muzyką, ale rozumiem, że to fanfary przed kolejnym naszym gościem, Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, już za chwilę u Państwa. Oni teraz próbują zastosować starą strategię łapaj złodzieja, to jest w ich stylu, bardzo często to robią, i przerzucić na nas odpowiedzialność za kupowanie rosyjskiej ropy. No nie uda wam się to. Nie uda wam się to przede wszystkim dlatego, że fakty i liczby są jednoznaczne. One mówią o tym, że to my byliśmy głównym inspiratorem w ogóle nałożenia sankcji na Rosję w tym zakresie, co potwierdzają słowa podziękowań płynące z Ukrainy, a po drugie, że to zrealizowaliśmy. Już od 2016 roku realizowaliśmy redukcję importu ropy z Rosji, dywersyfikując dostawy na szereg innych kierunków, tam skąd cały świat bierze przede wszystkim ropę naftową. Tylko teraz to strona rosyjska poinformowała. Zmniejszyliśmy to do 10% na początku tego roku, a luty, marzec, z tego co informacje dostaję z koncernu Orlen, będzie to 0%, czy liczba bliska 0%. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były szef MSZ, obecnie eurodeputowany państwa gościem. Dzień dobry, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się z Brukseli. Panie premierze, co by pan odpowiedział Mateuszowi Morawieckiemu, który teraz no, bardzo zadowolony, szczyci się, chwali faktem, że 0 litra ropy rosyjskiej do Polski płynie, a tak naprawdę absolutnie od tej ropy uzależnił nas rząd Donalda Tuska i to Tusk jest odpowiedzialny za to, że jeszcze w ubiegłym roku zapłaciliśmy Rosji za ropę 40 miliardów złotych ponad. Proszę Pani, o ile ja pamiętam, to ostatnim szefem Orlenu, który podpisywał kontrakt na dostawy ropy rosyjskiej z rozlewem, był pan Jasiński, pisowski szef Orlenu. Robił to w trakcie forum ekonomicznego w Petersburgu, będąc tam zresztą na zaproszenie Putina. Otóż gdyby trzymać się tego typu faktów, to pan Morawiecki po raz kolejny rozmija się z prawdą. Natomiast ja słyszałem końcową wypowiedź pani Połczyńskiej-Nałęcz i całkowicie się z nią zgadzam, że kontynuowanie importu jakichkolwiek ilości ropy po 1 stycznia tego roku w związku z takimi, a nie innymi decyzjami, w podjęciu których Polska uczestniczyła w Unii Europejskiej, było skandalem, dlatego że rzeczywiście naruszało uzgodnienia. Cały ten spór, czy Polska była za bardzo, czy nie za bardzo uzależniona od rosyjskiej ropy, ma trochę mało sensu, dlatego że w przeszłości nie było niczego niestosownego w kupowaniu w Rosji ropy. Ta ropa miała jakby jak płynąć, bo był rurociąg przyjaźń. Ta ropa była najczęściej tańsza ze względu na ten specyficzny system rozliczeń finansowych. Nie na bieżąco, ale wedle pewnych średnich cen za dłuższy okres, więc Polska nie była narażona na konsekwencje gwałtownych wahnięć cen tej ropy i nie było niczego niestosownego. Ponadto pamiętajmy, że w tej chwili my poza tak zwanym gazociągiem północnym uzupełniamy dostawy do Polski gazem płynnym. Dawniej tego gazu płynnego na rynku światowym nie było. Dopóki nie zdarzyła się tak zwana rewolucja łupkowa i Amerykanie nie zaczęli produkować więcej gazu, zaspokajając wszystkie swoje potrzeby, nie było nadmiaru gazu płynnego na świecie. Amerykanie potem zbudowali, co im zajęło kilka lat, infrastrukturę do skraplania gazu w swoich portach i mogli rozwinąć eksport tego także do Europy. Także sytuacja się zmieniała bardzo dynamicznie w przeszłości i kupowanie wtedy rosyjskiej ropy było całkowicie racjonalne. Panie premierze, czy uważa pan, że Donald Tusk troszkę się zagalopował albo przeszarżował, nazywając rosyjskim oligarchą prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka? Proszę pani, no, ja rozumiem, że to jest język polemiki politycznej. Pan Obajtek również używa takiego języka, chociaż jemu jako teoretycznie menedżerowi mniej to wypada. Czy on był oligarchą, czy jest oligarchą putinowskim? No pewnie nie zarabia pieniędzy u Putina, chociaż jego firma, a pośrednio on, dzięki premiom i tak dalej, zarabiała te pieniądze do ostatnich dni na ropie putinowskiej. No, on jest polskim oligarchą, on zarabia miliony w Polsce. W ogóle niektórzy twierdzą, że w Polsce zaczyna się rodzić, jeżeli już w ogóle się nie narodziła, oligarchia.
w kontekście tych wszystkich tak. Afer, Willi Plus, NCBiR-u i tak dalej. To wszystko, Pani, obserwujemy od ostatniego czasu. Od zakupu willi jakby nie był skandaliczny w jakichś lewych przetargach. Jeszcze nie rodzą się oligarchowie, ale sam mechanizm, jaki w ostatnich latach się wytworzył, jest powtórzeniem tego, co się działo w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie władza polityczna pozwalała przystać się do źródła pieniędzy i w ten sposób powstawały fortuny. No właśnie, tym bardziej, że w tej chwili mamy do czynienia właściwie z taką, w cudzysłowie to nazwę, normą, jeżeli chodzi o finansowanie przez prezesów czy też członków zarządów spółek Skarbu Państwa właśnie partii rządzącej. No to są ogromne kwoty, a tak naprawdę nie wiemy, ile jest wpłat w wysokości 9999 zł, bo przypomnę, że trzeba wykazywać wpłaty powyżej 10 tysięcy, więc to jest kolejny dowód na to, chyba, że ta polska oligarchia się rodzi. No tak, i już w zasadzie zrodził się taki system rozpowszechnionej korupcji politycznej, a więc ludzie dostają stanowiska dzięki decyzjom politycznym polityków, a potem stanowiska są wysokopłatne. Jak wiemy, wielu pisowskich prominentów w firmach państwowych zarabia miliony, a potem oni się częściowo rewanżują, dzieląc się z partią tymi pieniędzmi. To jest po prostu skandal, tak nie powinno być, to jest patologia. Panie premierze, ale kiedy pyta się polityków Zjednoczonej Prawicy o tę sytuację, to albo oni w ogóle nie chcą z dziennikarzami rozmawiać, albo twierdzą, że nie ma w tym nic zdrożnego, że to są też zwykli, normalni obywatele, prywatne osoby, które mają prawo wspierać kogo chcą. W związku z tym my wykazujemy się złą intencją albo zbyt daleko idącą cierpliwością, zadając pytania w tej sprawie. To jest interpretacja, z którą się zgodzić nie można. Mamy tutaj do czynienia z oczywistym konfliktem interesu. Pewne rzeczy mogą być niezakazane prawem, ale są nieprzyzwoite lub niestosowne, lub należy ich unikać. Właśnie na przykład konfliktu interesu. Jeżeli jest tak, że ktoś uzyskuje nominację polityczną na wysokie stanowisko menedżerskie w firmie państwowej, która obraca miliardami, a potem opłaca się partii politycznej pieniędzmi, to mamy do czynienia z sytuacją, w której właśnie zachodzi konflikt interesu państwowego, polegającego na tym, że na tego typu stanowiska należy powoływać ludzi jak najbardziej kompetentnych, którzy sprawują te swoje funkcje w interesie ogólnym, i interesu partyjnego, który polega na tym, żeby powoływać na te stanowiska ludzi lojalnych, którzy potem będą dawali pieniądze. No ale wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, jak sądzę, przynajmniej tak wygląda, jeżeli chodzi o kwestię, jeżeli chodzi o interpretację sondaży, myślą sobie raczej, no lepiej, żeby dawali naszym niż innym. Proszę Pani, najlepiej byłoby, żeby nie dawali nikomu. To znaczy, żeby w firmach państwowych, w przedsiębiorstwach byli rzeczywiście menedżerowie z prawdziwego zdarzenia i żeby nie mieli nic wspólnego z funkcjonowaniem partii politycznych. To byłaby stosowna sytuacja. Zachęcam do tego takiego myślenia także sympatyków PiS-u, bo to leży w ogólnym wspólnym interesie. Rozliczymy wszystko do spodu, tak zapowiada opozycja. Donald Tusk nadaje temu nawet już nazwę, mówiąc o programie Cela Plus. Czy pana zdaniem to jest dobre posunięcie? Czy pana zdaniem wyborcy opozycji oczekują takiego do szpiku kości rozliczenia wszystkiego, co wydarzyło się od 8 lat? A w moim przekonaniu tak, ale to jest oczywiście ocena subiektywna. Ja uważam, że trzeba oczywiście pozmieniać prawo i wszystkie te naruszające zasady rządów prawa, tak zwane reformy pisowskie, odwrócić, przywrócić stan poprzedni albo coś lepszego wymyślić. Natomiast trzeba też rozliczyć w tym sensie personalnym tych, którzy naruszyli prawo. Przecież mamy do czynienia z masą przypadków łamania prawa nieściganych ze względów politycznych. Mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, kiedy prokuratura nie działa albo pozoruje działania, dlatego że to dotyczy ludzi bliskich PiS-owi lub polityków pisowskich. Na pewno pani słyszała, że wczoraj Izba Karna Sądu Najwyższego postanowiła... Tak jest, mówiłam dziś o tym. Tak, zająć się tą sprawą łaskawienia pisowskich prominentów przez pana Dudę. Wspomnijmy, chodzi o pana Wąsika i o pana Kamińskiego, którzy pełnią w tej chwili bardzo wysokie funkcje państwowe.
a byli skazani za nadużywanie władzy. To też warto wiedzieć. Nie za to, że tam ukradli cukierek w Biedronce, tylko za nadużywanie władzy. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale to jest jeden z nielicznych w tej chwili przykładów pokazujących, jak należy się z tą przeszłością i z tymi rozmaitymi decyzjami rozliczyć. Czyli żadnej grubej kreski być nie może. Absolutnie nie. Panie premierze, to teraz jeszcze, skoro już pan poruszył sprawy związane z, poniekąd z wymiarem sprawiedliwości, to ja wrócę do pytania o kwestie związane z Trybunałem Julii Przyłębskiej, o kwestie związane z rozpatrzeniem wniosku prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. No, wiemy, co się dzieje w Trybunale, wiemy, że tam wojna buldogów pod dywanem to już chyba nawet nie, bo ona już nad tym dywanem fruwa bardzo mocno. Pani Przyłębska mówi, że nadała bieg sprawie, co właściwie nie wiadomo. Co oznacza w tej retoryce Trybunału Konstytucyjnego. No, wielu dworuje, że to jest po prostu nadanie numeru jakiegoś podawczego i tyle. Na pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jak nie było, tak nie ma. Codziennie płacimy coraz więcej kar w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dzisiaj na przykład Dziennik Gazeta Prawna piszą o tym, że naprawdę jest ogromne ryzyko tego, że zostaną nam także wstrzymane środki z normalnego funduszu spójności zaplanowanego na najbliższe lata. Nic się w tej sprawie nie dzieje i ja nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale chyba wygląda na to, że się nie wydarzy. Proszę pani, no do wyborów na pewno się nie wydarzy, a po wyborach zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. Jeżeli dzisiejsza opozycja dojdzie do władzy, to w moim przekonaniu bardzo szybko to ureguluje. Natomiast no PiS będzie jakby w stanie paraliżu, jeżeli się utrzyma taki układ jak w chwili obecnej, że jakaś tam mniejszościowa grupka wewnątrz tej tak zwanej Zjednoczonej Prawicy blokuje działania większości. Nie wiem oczywiście, jak się zachowa Trybunał pani Przyłębskiej w tej sprawie, o której wspomnieliśmy wcześniej, Kamińskiego-Wąsika też zadano Trybunałowi pytanie. No nie współpracowała. Nie współpracowała z Sądem Najwyższym. Od 4 czy 5 lat cały czas sprawa jest w toku w Trybunale. Więc tutaj też może być długo. No zależy, kto wywrze skuteczniejszą presję na panią Przyłębską. Chociaż oczywiście teraz w warunkach rozbicia składu sędziowskiego będzie jej trudniej cokolwiek przeprowadzić. Zwłaszcza, że te proporcje 9 do 6 bodajże mogą się zmienić bardziej jeszcze na jej niekorzyść. Ja rozumiem, że Duda asekuracyjnie zrobił to, co zrobił, żeby mieć w razie czego excuse na każdy wariant. Jeśli pani Przyłębska uzna tę ustawę za konstytucyjną, to on ją podpisze i powie, że tak Trybunał orzekł. Jak orzeknie, że jest niekonstytucyjna ze względu na te uprawnienia nadane NSA do prowadzenia spraw dyscyplinarnych, to jest ewidentnie niekonstytucyjne, to Duda odmówi podpisu. Mhm. Więc on się w ten sposób, on poszukuje zabezpieczenia swojego zachowania w tym zakresie. Ale fakty są rzeczywiście takie, że chyba nawet z tą ustawą byłyby kłopoty z uzyskaniem funduszów z tego funduszu Krajowego Planu na Krajowy Plan Odbudowy, dlatego że te rozwiązania są mało przekonujące dla komisji. Natomiast wspomniała pani o Funduszu Spójności, o regularnym budżecie. No przypomnijmy, że te pieniądze jak do tej pory nie płyną, dlatego że sam rząd Morawieckiego oświadczył, że nie spełnia warunków. Że nie spełnia warunków. Wypłacanie pieniędzy Funduszu Spójności jest ograniczone pewnymi warunkami i to rząd polski oświadczył, że ich nie spełnia. Więc co ma zrobić komisja? Ma łamać prawo i przysyłać Polsce pieniądze z naruszeniem prawa? Niech rząd Morawieckiego i większość sejmowa zrobią co trzeba, żeby można było te pieniądze uzyskiwać. To proszę przypomnieć, w jaki sposób premier Morawiecki przyznał się do tego, że nie spełniamy warunków? To było zawarte w oficjalnych dokumentach przesyłanych do Komisji Europejskiej już kilkanaście miesięcy temu. Mhm. Rozumiem, że sprawy dotyczą także założeń budżetowych, tak? Głównie o tę sprawę chodzi? No tak, chodzi tutaj o wiele warunków, ale także dotykających praworządności. Jest jeszcze jedno ryzyko, mianowicie ten słynny mechanizm warunkowości, o czym rozmawialiśmy także w przeszłości. On, jak wiadomo, został po raz pierwszy zastosowany wobec Węgier. Dlatego, że no, o Węgrzech panowała, jak sądzę, uzasadniona opinia, że tam się pieniądze europejskie po prostu kradnie, defrauduje. Te informacje, które w ostatnich tygodniach z Polski docierają o swoistej defraudacji pieniędzy
z budżetu Polski. Świadczą jednak o tym, że mechanizmy kontroli działają słabo, w związku z tym nie ma gwarancji bezpieczeństwa pieniędzy europejskich i w związku z tym artykuł dotyczący, ten mechanizm warunkowości może być zastosowany także wobec naszego kraju. Panie premierze, wracając jeszcze do sprawy związanej z KPO i z całą sprawą, czy właściwie formą załatwienia tej kwestii przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ostatnio pytany o sytuację w Trybunale Przyłębskiej odpowiedział, że jeżeli Trybunał jest skłócony, to niech się odkłóci. Czy pan jest zaskoczony postawą prezydenta i czy to nie jest tak, że prezydent, czy w ogóle jego kompetencje na to pozwalają, żeby jakoś silniej jednak ingerować w tę kwestię, a nie pozostawić ją normalnemu biegowi sprawy? Przy pomocy jakichś instrumentów prawnych on niczego nie może zrobić. Sytuacja jest oczywiście w bardzo dużym stopniu skutkiem jego własnego działania i powoływania ludzi, którzy nie mieli podstawy prawnej do zostania sędziami Trybunału Konstytucyjnego do tego Trybunału. W końcu te sprzeczności się ujawniły. Dotyczy to także sposobu powołania pani Przyłębskiej na stanowisko prezesa z naruszeniem prawa i dotyczy to również faktu, że ona upiera się przy tym, że jest nadal prezesem, mimo że upłynął 6-letni okres przewidziany obowiązującym obecnie prawem. Mhm. Więc w związku z tym on ma przy pomocy, jak powiedziałem, instrumentów prawnych niewiele może zdziałać, no ale oczywiście mógłby wyrazić może nie publicznie nawet swoje zaniepokojenie tą sytuacją w rozmowie z prezesem, wiceprezesem czy wiceprezesami, nie wiem ile tam w tej chwili jest Trybunału. Zwrócić uwagę na niestosowność tej sytuacji. No przede wszystkim Przyłębskiej. Jeżeli ona by się nie upierała przy tym, że jest szefową Trybunału, to tego konfliktu wewnętrznego by nie było. Ten Trybunał nadal byłby chory, byłby pseudo-trybunałem ze względu na to, że nie sędziowie w nim zasiadają między innymi, ale mógłby orzec w tej sprawie, którą skierował tam pan Duda. No dobrze, to zanim przejdziemy jeszcze do takiej kampanii wyborczej, już sensu stricto chyba, bo ta ruszyła pełną parą u nas tutaj w Polsce, to jeszcze jedno pytanie do pana o Węgry. No, jest coraz większy problem z Węgrami. Wiemy, w jaki sposób sam Orban i przedstawiciele jego rządu wypowiadają się w kwestiach chociażby pomocy dla Ukrainy. Wiemy, że to idzie zupełnie wbrew polityce i Unii Europejskiej i w ogóle cywilizowanych krajów zachodnich. Wiemy też, że no, w dalszym ciągu, jakby nie było, są członkiem Unii Europejskiej, są członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy pana zdaniem to już zaczyna być niebezpieczne? Czy to jest na razie tylko, mówię, taka kwestia też uprawiania wewnętrznej polityki przez Orbana i tylko tyle, bo ostatecznie narobi zawsze rabanu, pokłóci się, ale zagłosuje za sankcjami na przykład. Więc jak pan dziś odbiera tę sytuację? Czy ona już zmierza naprawdę w niebezpiecznym kierunku, czy to jest tylko taki, bardzo przepraszam za potoczność sformułowania, nieszkodliwy idiota Europy? No ja bym go idiotą nie nazwał, chociaż jest oczywiście szkodnikiem. Mówią o Węgrach jako takich. Natomiast pani ma rację, opisując pewien sposób jego postępowania. On najpierw tupie nogami, rozrabia, krzyczy, a potem ustępuje. No, dziesiąty pakiet sankcji został kilka dni temu zatwierdzony jednomyślnie, a więc także z udziałem Węgier. Więc ostatecznie on nie blokuje decyzji. Może w jakimś fragmencie, powiedzmy tam, skreślą z listy objętych sankcjami patriarchę Cyryla, prawda, moskiewskiej cerki. Natomiast co innego jest problemem? On prowadzi politykę, która jest niespójna z głównymi założeniami polityki europejskiej, chociażby wobec konfliktu w Ukrainie. Ukrainie, wojny, agresji rosyjskiej, samej Rosji i tak dalej. Fakt, że w sytuacji, kiedy Rosja jest politycznie z powodów bardzo ważnych bojkotowana, jego minister spraw zagranicznych leci na Białoruś, gdzie się spotyka nie tylko z białoruskim kolegą, ale także z wiceministrem rosyjskim, który tam specjalnie przyjeżdża, żeby z nim rozmawiać, jest przykładem tego. Ale ja bym dostrzegł w tym coś, co z mojego punktu widzenia, w mojej opinii jest pozytywne. Mianowicie ten przykład takiego warcholstwa jednego państwa członkowskiego jest bardzo silnym argumentem za przyszłymi zmianami w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, także zmianami traktatowymi, które ja popieram. Mianowicie chodzi tutaj o odejście od zasady jednomyślności przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zagranicznej, wspólnej polityki zagranicznej. Dzisiaj to są Węgry. W przeszłości zdarzało się, że na przykład Cypr coś blokował. Unia Europejska musi być skuteczniejsza, musi być bardziej wyrazistym
partnerem politycznym w stosunkach międzynarodowych, a przy tolerowaniu liberum veto to jest po prostu niemożliwe. Liberum veto jest szkodliwe i należałoby od tego odejść. I przykład Węgier będzie na pewno wykorzystywany w przyszłej dyskusji na ten temat. Ale pan zdaniem odejść tylko w polityce zagranicznej, czy także przy podejmowaniu innych decyzji? Proszę pani, w przypadku innych decyzji, w rzeczywistości zasada jednomyślności, chociaż obowiązuje, jest praktycznie niestosowana. Mhm. Prowadzi się negocjacje, uzgodnienia i uważa się w pewnym momencie, że rozstrzygnięcia zostały przyjęte. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa są tymi obszarami, gdzie bardzo wyraźnie widać, czy jest zgoda wszystkich, czy nie ma zgody wszystkich. Wystarczy jedno jakieś oświadczenie medialne i już wiadomo, że nie ma zgody wszystkich. I tutaj szkody wyrządzane przez tę zasadę jednomyślności są największe. Panie premierze, to teraz słów kilka jeszcze o tym, co tutaj u nas w Polsce. Wydaje się, że Donald Tusk podjął decyzję i nie czeka na partnerów z opozycji i rozpoczyna samodzielną kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej. Spotyka się z wyborcami, składa obietnice o nich za chwilę, ale najpierw o pakcie senackim. Wczoraj ostatecznie w bólach, ale się urodził. Czy pana zdaniem pakt senacki i taka współpraca w jego ramach przełoży się jakkolwiek na to, co dzieje się w Sejmie? Czy to są rzeczy zupełnie ze sobą niezwiązane w żaden sposób ze względów oczywistych? Mam nadzieję. W przypadku Senatu taki pakt jest absolutnie konieczny ze względu na system wyborczy, większościowy. Wygrywa miejsce w Senacie ten, kto dostanie więcej głosów pozostałych kandydatów i kandydaci opozycyjni nie powinni między sobą rywalizować. Chciałbym wierzyć, że to jest pierwszy krok, po którym mogą nastąpić dalsze. Ja uważam, że absolutnie konieczne, że należałoby doprowadzić do powstania jednej listy opozycji. No ale chyba nie ma na to szans, panie premierze. Ale rzeczywiście z biegiem czasu i obserwując różne wystąpienia, inicjatywy i tak dalej, mam mniej nadziei niż miałem jakiś czas temu. Jeżeli to jeszcze się skończy na takim układzie, że będą powiedzmy dwie listy opozycyjne, to chociaż wiadomo z rozmaitych analiz konstytucjonalistów, że każda dodatkowa lista to jest mniej więcej 10 mandatów mniej zdobytych przez opozycję w przyszłym Sejmie. To, ale jeszcze to pół biedy. Chociaż pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o to, żeby mieć 231 miejsc w Sejmie, ale żeby móc zmieniać ustawy bez narażania się na weto prezydenckie, trzeba mieć 276. A żeby rozwiązać całkowicie legalistycznie niektóre kwestie, w tym w sprawie Trybunału pani Przyłębskiej, trzeba było mieć 307, czyli większość konstytucyjną. I każde odstępstwo od jednej listy w zasadzie przekreśla tego typu możliwości. Więc jeżeli politycy opozycji mają choć trochę oleju w głowie, to powinni zdawać sobie sprawę z tego, że mogą sami sobie zgotować piekło polegające na tym, że zdobędą większość. Społeczeństwo będzie oczekiwało skutecznego działania, a to skuteczne działanie przy konflikcie z panem Dudą będzie niemożliwe. No ale jeszcze mówię, dwa takie bloki, dwie listy do zniesienia. Natomiast jeżeli będzie więcej, to będzie dramat. No ale dwóch list też nie będzie, panie premierze, dlatego że wiemy, że się blokuje Hołownia z PSL-em i wiemy też, że jest jasna deklaracja ze strony Platformy, ze strony Tuska, Schetyna tutaj w studio to u mnie mówił, nie pójdziemy sami z Lewicą, nie ma takiej opcji. I zresztą podobno Platforma ma bardzo głębokie sondaże w tej sprawie, że jeżeli sama idzie z Lewicą, to traci. Mam świadomość tego, więc ja rozumiem oczywiście logikę tej sytuacji, konsekwencje tego, że nie będzie jednej listy, że najprawdopodobniej skończy się na trzech, co naprawdę będzie niedobre. Wszyscy ci politycy powinni sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli ktokolwiek, jakakolwiek z partii opozycyjnych nie znajdzie się w Sejmie, bo nie przekroczy progu wyborczego, to nie będzie to powód do schadenfreude, to nie będzie powód do zadowolenia tych, którzy się dostaną do Sejmu, tylko powód do wielkiego zmartwienia, bo powiedzmy prawie 5%, czy w przypadku koalicji prawie 8% głosów wyborców opozycyjnych pójdzie do kosza i w związku z tym nastąpi inny niekorzystny podział mandatów w Sejmie. Ja rozumiem oczywiście problemy Platformy, ale zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie. Wie pani, dwa dni temu Europa, na co my nie zwracamy uwagi w Polsce, usłyszała bardzo pozytywny sygnał z Londynu, gdzie Komisja Europejska dogadała się z obecnym premierem Wielkiej Brytanii Rusnakiem w sprawie tak zwanego protokołu irlandzkiego. Tak. Jeszcze parę godzin przed ogłoszeniem tego wyniku minister w rządzie obecnym brytyjskim, odpowiedzialny za sprawy
Irlandii Północnej mówił, że jego zdaniem nie ma szans na zawarcie porozumienia i groził swoją dymisją. Parę godzin potem okazało się, że znaleziono rozwiązanie, które nikomu do głowy nie przychodziło jeszcze parę dni wcześniej. Czyli można, tylko trzeba chcieć i trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje dyplomacja czy rozmowy. No tym bardziej, że okoliczności w polskiej polityce ostatnio zmieniają się bardzo szybko, więc mamy dopiero początek marca. Wiele rzeczy może się zdarzyć, to też trzeba brać pod uwagę. Jeśli chodzi o taki start kampanii wyborczej, Tusk nie czeka, Tusk jedzie w Polskę, już składa chociażby obietnice w sprawie mieszkalnictwa, w kolejnych województwach ma ogłaszać kolejne takie propozycje programowe. Lewica, wspomniana, już suchej nitki na Tusku nie zostawiła, twierdząc, że jego pomysł 0% kredytu na mieszkanie dla młodych i 600 zł dopłaty do wynajmu to jest no, jakiś obłęd absolutny. Więc no, nawet w takich sprawach mamy do czynienia no, z konfliktem pomiędzy partiami opozycyjnymi. Wie pani, ponieważ no, jestem bardzo zajęty w Brukseli, to mówiąc szczerze, nie śledziłem aż tak dokładnie wszystkich reakcji. Nie słyszałem o tym, o czym pani w tej chwili mówi, o tej reakcji lewicy. Jeżeli ona taka jest, to ja nie rozumiem tego. No, oczywiście, że obietnica Tuska będzie kosztowna, chociaż będzie zdecydowanie mniej kosztowna od rozmaitych form rozdawnictwa publicznych pieniędzy stosowanych przez PiS. I korzyścią jednocześnie tej na przykład zerowej stawki kredytów mieszkaniowych dla młodych ludzi byłoby to, że coś z tego materialnego powstanie. Nie tylko ich mieszkanie czy ich dom, ale także popyt na materiały budowlane, na usługi itd., itd. A więc taki czynnik ożywiający gospodarkę. W Stanach Zjednoczonych zawsze uważano, że rynek nieruchomości decyduje o kondycji całej gospodarki, więc tego bym nie lekceważył. Zwłaszcza, że słyszę też głosy ze strony lewicy o tym, że państwo powinno budować po prostu na swój koszt mieszkania komunalne, takie lokatorskie, co by kosztowało dużo, dużo więcej. Jednocześnie zniechęcałbym do tego, żeby państwo coś budowało. Od tego są firmy budowlane i od tego jest po prostu biznes i rynek. Nie wolno powracać do tego, od czego odeszliśmy 34 lata temu, w 89. Panie premierze, ostatnio coraz częściej pojawiają się takie sugestie, opinie, namowy, oceny dotyczące tego, że Donald Tusk ma bardzo negatywny elektorat. I w związku z tym, żeby jakiś przełom nastąpił w tej kwestii, Platforma mogła przebić ten szklany sufit, który nad nią zawisł, powinien ogłosić, że kandydatem na premiera po ewentualnie wygranych wyborach będzie Rafał Trzaskowski. Taką opinię wyraził nawet były prezydent Aleksander Kwaśniewski, czym mnie, szczerze mówiąc, bardzo mocno zaskoczył. Jak pan odniesie się do takiej propozycji i do słów Aleksandra Kwaśniewskiego właśnie między innymi w tej sprawie? Proszę pani, no słów Kwaśniewskiego nie będę komentował, nie słyszałem jednak, to szczegół się liczy. Trzaskowski jest oczywiście bardzo utalentowanym politykiem i ma duże poparcie społeczne, jest sympatycznym człowiekiem, wzbudzającym sympatię po prostu. Ma też wiele talentów takich, które pozwoliłyby mu dobrze reprezentować Polskę w świecie. No, ale szefem partii jest Tusk. I to Tusk jednak doprowadził w ciągu kilkunastu miesięcy do tego, że Platforma Obywatelska, która była w sondażach zmarginalizowana, no, stała się jednak bardzo poważnym i najpoważniejszym graczem wśród opozycji. Powinna obowiązywać się jednak ta zasada, ta logika, że premierem zostaje szef największej partii, partii zwycięskiej. I oczywiście on może postanowić się inaczej, on może dojść do jakichś innych wniosków. Zwłaszcza, że pamiętajmy, przecież dla niego to nie jest kwestia jakichś osobistych ambicji, zostanie premierem. No był tym premierem przez 7 lat. Więc ja głęboko wierzę, że on się kieruje teraz, powiedziałbym, takimi pobudkami nieegoistycznymi, że on chce zrobić coś dobrego dla kraju. Doceniałbym to. Natomiast ten negatywny elektorat to jest jakiś problem, ale nie jest to problem rozstrzygający, bo nikt chyba nie ma w polityce zamiaru ubiegać się o 100% poparcia. No to 100% poparcia ma się i głosy wyborców PiSu na przykład, którzy także biorą udział w takim głosowaniu. To też musimy pamiętać. Czyli rozumiem, że według pana to Donald Tusk powinien być premierem po wygranych przez opozycję wyborach. Według pana, wyłącznie tak pytam o pana opinię. Tak, tak. Mhm. Tak, dzisiaj tak. Tak mi się wydaje. Chyba, żeby się okazało, że Trzaskowskiemu było łatwiej stworzyć większość niezbędną do rozmaitych działań. No tak, ale potem się pojawią, to doskonale pan wie, zarzuty, że Tusk rządzi z tylnego siedzenia, że znowu mamy sytuację, w której premier jest jakąś marionetką sterowaną. Oczywiście no, pozycja Trzaskowskiego polityczna jest zupełnie inna niż Mateusza Morawieckiego chociażby. No ale jednak. Tak, to prawda.
I to byłby pewnie poważny problem. Panie premierze, bardzo dziękuję. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, eurodeputowany, były szef MSZ. Kłaniam się, spokojnego, dobrego dnia i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. I to wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo Państwu dziękujemy oczywiście za obecność i wracamy do Państwa jutro. O gospodarce też trochę będziemy rozmawiać, o ropie i o Państwa pieniądzach, nie tylko o polskiej polityce. Także zachęcam, proszę się pojawić punktualnie o godzinie 9:07. Za dziś bardzo dziękujemy. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Magda Schmidt i cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się bardzo nisko. Dobrego, spokojnego dnia dla Państwa.